W dzisiejszym odcinku opowiem Państwu o grzybicy. Nie ma chyba nikogo wśród nas, kto nie miałby problemu z grzybicą. Po wizycie na basenie, po wizycie u manikirzystki, u fryzjera, to nie znaczy, że w tych miejscach zawsze możesz złapać grzybice. Grzyby są to organizmy, które są wokół nas na co dzień. Masz je na swojej skórze, masz je na klamkach, za które chwytasz. Tak naprawdę, grzyby są utrzymywane w ryzach w naszym organizmie, między innymi przez bakterie. I o tym w dzisiejszym odcinku Państwu opowiem, a szczególnie opowiem Wam o grzybie Candida. Właściwie to nie jest grzyb, ponieważ rodzaj grzybów Candida zawiera mnóstwo gatunków. Dlaczego akurat o grupie Candida? Ponieważ jest to grupa, która odpowiada za porażenie naszych błąd śluzowych. Czy to będzie na organach płciowych, czy to będzie biały nalot na języku, to jest coś, co bardzo często może nas spotkać. I dość łatwo jest te objawy pomylić z innymi chorobami. Jeżeli masz słabą odporność, możesz czuć ból zatok, jeżeli problem dotyczy układu trawiennego, będziesz miał wzdęcia, będziesz miał gazy. Grzyby Candida mogą spowodować, że masz nieświeży oddech, ale również czujesz się bardzo zmęczony. I teraz kogo dotyczy problem i jak go rozwiązać naturalnymi sposobami? Spróbuję państwu dzisiaj o tym opowiedzieć. Pamiętajcie jednak, że nie jestem lekarzem i tego filmu nie możecie traktować jako poradę lekarską. Zanim wymienię główne przyczyny, które mogą wpłynąć na przerost grzybów Candida, chciałbym zasugerować jeszcze jeden bardzo ważny aspekt, który może mocno wpływać na nasze życie, na nasze również pożycie małżeńskie czy partnerskie. Otóż, jeżeli mamy przerost grzybów Candida to możemy mieć bardzo mocno upośledzony popęd płciowy. Nie dotyczy to tylko i wyłącznie nas mężczyzn. W dużej mierze problem z grzybami mają nasze panie, partnerki, żony. Dlatego warto wysłuchać tego filmu do końca, bo być może jest kłopot, który można rozwiązać naturalnymi sposobami. Pierwszym problemem, który wydaje mi się, że ma spore znaczenie, jest to, że w naszym kraju i nie tylko w naszym kraju bardzo popularne stały się antybiotyki o szerokim spektrum działania. I nie będę tutaj komentował tego, dlaczego one są przepisywane, jak landrynki ale ja wychowałem trójkę dzieci. I pamiętam jak dziś, że musiałem zmienić lekarza pierwszego kontaktu, bo zanim z moim kilkuletnim synem wchodziłem, to już prawie dostawałem receptę na antybiotyk, który ma szerokie spektrum. Co oznacza szerokie spektrum działania, a no to, że on tak naprawdę nie tylko te patogeny może zwalczyć, ale również te bakterie, które w naszym organizmie są niezbędne potrzebne i które trzymają w ryzach. To właśnie grzyby. Jeżeli teraz usuniemy te bakterie, to okazuje się, że grzyby mają możliwość rozwijania się i zajmowania tego miejsca, które zostało przez bakterie zwolnione. Jeżeli jeszcze do tego dojdzie nam osłabienie organizmu, mamy zimę, mamy jesień, brak witaminy D, brak świeżych warzyw, owoców, czyli również witaminy C naturalnej, może wapnia, może potasu, yy, minerałów, to może również spowodować, że grzyby zaczną się rozwijać w sposób niekontrolowany. Ekstremalnym przypadkiem, który ma duży wpływ, jest zarażenie wirusem HIV. On, upośledzając układ odpornościowy, również wpływa na to, że robi się miejsce na rozrost grzybów, które muszą być w naszym organizmie one są potrzebne, ale w określonych ilościach. Co lubią grzyby jeść? Na pewno lubią cukier. Jeżeli spożywacie Państwo bardzo dużo węglowodanów, czekolad, wszelkiego rodzaju tanich słodyczy, czy macie problem z cukrzycą, kiedy zachwiana jest ta gospodarka węglowodanowa, to one mają mnóstwo pokarmu, a więc mogą się w nienaturalny sposób namnażać. Dodatkowo kobiety, które przyjmują antykoncepcję, również są bardzo mocno narażone na przerost grzybów Candida, szczególnie jeżeli chodzi o drogi rodne. I teraz, jeżeli pójdziecie państwo do lekarza, to dostaniecie jakiś lek, na przykład flukonazol. O działaniu tego leku nie będę państwu mówił, ponieważ o to możecie zapytać waszego lekarza, który wypisze wam receptę. Ale grzyby to są szalenie inteligentne organizmy. One żyją od początku istnienia świata. One żyły w epoce dinozaurów, one żyły 5 tysięcy lat temu, 100 tysięcy lat temu, one żyją do dzisiaj. Co to oznacza? Szalenie potrafią się dostosować do tych warunków. I jeżeli teraz potraktujemy je lekiem, one bardzo szybko mogą się uodpornić na działanie tego leku. Dlatego wymienię Państwu dość dużo tych naturalnych składników, ponieważ każdy z nas jest inny i na każdego może inaczej działać. Dany składnik naturalny. Ale wspólnym mianownikiem jest to, że chciałbym Państwa przekonać do tego, aby oprócz tradycyjnego leczenia skorzystać z tego, co daje nam Matka Natura. No i jak Zbigniew Wam coś poleca, to pewnie zacznie od olejów i tym olejem będzie nic innego jak olej kokosowy. Bardzo wiele zapytań z Państwa strony mam na czym smażyć, jeżeli już chcę smażyć, jeżeli lubię smażenie. I tutaj, właśnie jeżeli chodzi o walkę z grzybami Candida, znakomite efekty będziecie mieli używając oleju kokosowego. Olej kokosowy ma bardzo wiele kwasów tłuszczowych, ale wymienię Państwu dwa: kwas kaprynowy i kwas laurynowy. Kwas laurynowy, który występuje w mleku matki. I nigdzie więcej, oprócz oleju kokosowego. I ważne jest, że dotrzecie w internecie do badań, co prawda in vitro, które udowadniają nam, że działanie tych dwóch kwasów powoduje zahamowanie rozrostów grzybów z rodzaju Candida. Przyjmując leki, które zostaną przepisane na receptę, bardzo ważne, żebyście polubili czosnek. Ten czosnek nie tylko ma działanie które hamuje rozwój grzybów, ale również pięknie potrafi wspomagać działanie tych leków. Dużo trudniej grzybom uodpornić się na dany związek chemiczny, jeżeli on będzie podawany z czosnkiem. Więc jeżeli macie receptę, jeżeli ją wykupiliście i stosujecie, fajnie by było, gdyby w waszym menu pojawił się ząbek czosnku w jednym posiłku. No, a co z pomidorami? Mamy coś, co rośnie w naszym kraju w ogromnych ilościach coś, co możemy wyhodować samodzielnie. Likopen to jest ten związek, który znowu udowodniono w badaniach, że powoduje zahamowanie rozwoju grzybów. Przypominam Państwu jeszcze raz: my nie chcemy ich totalnie wyeliminować. One są potrzebne. My musimy tylko pamiętać o tym, że niekontrolowany rozrost ma działania, które mogą wpłynąć bezpośrednio na nasze samopoczucie, zdrowie i życie. Skoro mówimy, że bakterie trzymają w ryzach grzyby, to trzeba zadbać o. O miejsce, gdzie tych bakterii jest najwięcej. A gdzie ich mamy, oprócz tego, że na skórze jest ich miliardy, to mamy ich nawet 2 kg w naszym jelicie, szczególnie w jelicie grubym. Słyszeliście pewnie o przeroście grzybów Candida, o tym, jak one potrafią się przedostać do jelita cienkiego. To ma miejsce wtedy, jeżeli nie ma odpowiedniej ilości bakterii w jelicie grubym. I tu przychodzą nam z pomocą. Oczywiście, probiotyki. Macie Państwo tych probiotyków mnóstwo na rynku. Ponieważ ja się nie znam na suplementach, to ja będę Państwu sugerował, żebyście dzień bez kiszonki traktowali jako dzień, w którym czegoś nam brakowało. W naszej kulturze jedzenie ogórka kiszonego, kapusty kiszonej nie jest niczym nadzwyczajnym. Sami za pomocą ciepłej wody i soli możemy przygotować kiszonki z rzodkiewki, z ogórka, spora. Z Ogranicza nas tylko i wyłączy nasza wyobraźnia. I teraz ważna rzecz, jeżeli nabycie dobrego probiotyku uważacie za sensowne, to ja chciałem wam powiedzieć. O tym, że kupując dany probiotyk, najczęściej mamy tam miliardy kultur bakterii, ale zwykle z jednego, z dwóch, z czterech rodzajów. Jeżeli zjecie kapustę kiszoną, polaną olejem z czarnuszki, to tam tych szczepów będziecie mieli nawet kilkaset. Nie chcemy, aby w naszych jelitach czy w naszym organizmie. Pewien organizm rozmnożył się w zbyt dużej ilości. Czyli to, że dostarczymy jeden szczep w dużych ilościach, nie będzie miało tak dobrego wpływu, jak dostarczenie wielu szczepów. Jako ciekawostkę mogę Wam powiedzieć, swego czasu w Polsce był bardzo popularny napój sprzedawany w butelkach, gdzie mieliśmy główny składnik takich owoców noni, owoce tropikalne. Jest to dość drogi napój, ale również przeprowadzono badania, gdzie udowodniono, że picie soku z noni ma wpływ na to, aby ograniczyć przerost grzybów z rodzaju Candida. Podkreślam, tych składników wymieniam dużo, ponieważ każdy organizm jest różny. I coś, co zadziała na Zbigniewa, niekoniecznie zadziała na Joannę. Bardzo zachęcam Państwa do tego, żebyście spożywali dużo soków i dużo surowek z kapustnych warzyw. Jeżeli nie jesteśmy przyzwyczajeni, możecie na początku mieć wzdęcia. Dlatego ten sok jest na pewno dobrym rozwiązaniem i takim znakomitym sokiem, który nie tylko że spowoduje, że wasz żołądek będzie pracował zupełnie inaczej, ale również wpłyniemy bezpośrednio na grzyby z grupy Candida, jest sok z białej kapusty. Oczywiście nie jest on za specjalny w smaku, szczególnie jeżeli pijecie go systematycznie ale dołożenie do tego odrobiny przypraw może spowodować, że wypijecie to mimo wszystko ze smakiem, a organizm wam tradycyjnie za to podziękuje. No i na koniec zostawiłem dla was taką prawdziwą bombę. Otóż w badaniach okazuje się, że znakomite efekty uzyskano, jeżeli chodzi o kurkumę i kurkuminę. Kurkuma, wiecie, taki mały korzonek podobny do imbiru, natomiast jego koloru raczej nie pomylicie. To jest taki fajny, pomarańczowy, jest w stanie poplamić wam totalnie wszystko w kuchni. I teraz składnik aktywny zawarty w kurkumie to kurkumina. Ta kurkumina będzie pięknie współpracować z wami, będzie się przyswajać, jeżeli dołożymy jeszcze piperynę. Piperyna to jest składnik, który mamy w otoczce pieprzu, dlatego pieprz mielony jest do niczego, może być młotkowany albo najlepiej kupić normalny i samodzielnie go rozbić w moździerzu, efekt będzie piorunujący. I teraz nasza kurkuma ma dwudziestokrotnie mocniejsze działanie niż leki, które Wam przepisze lekarz. A jeżeli dodatkowo jeszcze do tego dodacie witaminę C, czyli kurkuma, witamina C, to efekt możemy... Podnieść razy 10, czyli stukrotnie jest to bardziej aktywne w zwalczaniu przerostu grzybów z grupy Candida niż najpopularniejsze leki, które sprzeda Wam farmaceuta czy wypisze lekarz. A skoro mówimy o kurkumie, o witaminie C, to pewnie możecie samodzielnie już się domyśleć, jest taki sok, który możecie kupić, nazywa się sok babci Eli, albo możecie zrobić to samodzielnie żeby przypomnieć państwu jak samodzielnie przygotować sok babci Eli. Tutaj macie państwo ikonkę, którą możecie kliknąć i to obejrzeć. Tradycyjnie wielkie dziękuję za to, że subskrybujecie, że komentujecie, udostępniacie. Dzięki temu kanał żyje. Do zobaczenia do następnego odcinka.